Siemanko, witajcie na kanale Konopny Łeb. Dzisiaj trochę inny film, bo będzie bardzo ciekawa rozmowa edukacyjna. Dzisiaj moim gościem jest Rafał Błażejewski. Cześć Rafale, przedstaw się tutaj naszym słuchaczom i powiedz, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Siemanko, cześć. Jeżeli mam coś powiedzieć o sobie, no to z zawodu pedagog, ratownik medyczny, a przede wszystkim zielarz, fitoterapeuta, terapeuta konopny. Z konopiami pracuję już ze 7-8 lat. Jestem udziałowcem spółki TerraLab oraz jej prezesem. Spółka zajmuje się produkcją suplementów, mamy markę Premicana. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o kursie konopnym, kursie dedykowanym dla naturopatów, lekarzy oraz fitoterapeutów, osób, które zajmują się medycyną holistyczną. Po to, żeby po prostu tutaj podnieść tę świadomość na temat konopi, bo nawet w kręgu takim jak zielarze, czy osoby, które pracują już z pacjentami, ta wiedza jest ciągle niska. No i to będzie właśnie chyba cel spotkania naszego, nie? No dobra, a powiedz mi w takim razie, skąd wziął się u Ciebie ten pomysł na stworzenie takiego kursu konopie w gabinecie właśnie dla naturopaty, lekarza i zielarza? Jest to z racji wykonywanego zawodu, czyli tutaj zarządzania spółką, z racji tego, że tą wiedzę z zielarstwa się cały czas pogłębia, jeździ się po różnego typu sympozjach medycyny naturalnej, po targach zielarskich i co się okazało, że wielu zielarzy, fitoterapeutów, naturopatów twierdzi na przykład, że konopie nie działają. Ja mówię, no jak nie działają? No ja stosowałem olejek CBD i on nie działał, nie? A jak stosowałeś? No pod język 30 sekund trzymałem. No to wiesz, jeżeli nawet nie ma takiej elementarnej wiedzy, jak stosować produkt, że to jest substancja lipofilna, że te 30 sekund to jest stanowczo za mało, ba, 3 minuty, 5 jest za mało. No to tutaj po prostu ten olejek nie zadziała. Od kilku lat mamy dostęp też do medycznej marihuany na receptę. Lekarze nie wiedzą, jak to stosować. Zielarze mogą kierować pacjenta do lekarza po receptę. To samo naturoterapeuci, prawda? I takiej praktycznej wiedzy brakuje. Ja to robię dla praktyków, którzy już pracują z konopiami i twierdzą, że nie działają, którzy by chcieli podnieść swoją wiedzę na temat stosowania konopi oraz dla osób, które chcą wejść właśnie w ten rynek konopny, w terapię konopną, nie? Trochę mi się Rafał na chwilę chyba wycięło, widziałem, ale było ci słychać. Także myślę, że spoko. No dobra, czyli kurs jest dla praktyków. No i tutaj pewnie też pojawi się moje pytanie i też widzów, bo przyznasz, że trochę tych kursów konopnych jest na rynku i też są studia konopne. To powiedz, czym tak właściwie różnił będzie się wasz kurs od tego, co jest obecnie dostępne na rynku? Jak byś to mógł przyrównać lub też odróżnić od reszty? Przede wszystkim pierwsza zasadnicza kwestia, że będą tam pominięte tematy, które sobie sam możesz znaleźć. Kupisz sobie książkę i przeczytasz o historii konopi, czy związku człowieka z konopiami, historia konopi w Polsce. To są zagadnienia. Nie będzie takich zagadnień, które możesz sobie sam znaleźć, bo to szkoda na to czasu. Nie będzie botaniki konopi. Być może są to szalenie fajne tematy, interesujące, ale ja chcę się skupić na zagadnieniach, które interesują lekarza, które interesują zielarza, fitoterapeuty. Czy ja mogę takie i takie zioło połączyć z konopiami? Jakie będą interakcje między takim połączeniem? Czy nie zaszkodzę pacjentowi? Dla naturoterapeutów też, bo wszyscy wiemy, że konopie pomagają w onkologii. Ja mam dużo znajomych, świetnych naturoterapeutów, i oni na przykład stosując konopie no przepisują pacjentowi, czy tam podopiecznemu, tak, bo pacjentów to ma lekarz, dla poprawności politycznej, klientowi najlepiej powiedzieć,
dwie krople rano, dwie wieczorem, to też nie ma prawa zadziałać. Wręcz przeciwnie, się tutaj w takich przypadkach robi krzywdę, nie? Mhm. No i tutaj ten kurs, wracając do pytania, się różni tym, że będą wykłady przez praktyków. Każdy z wykładowców, z prelegentów jest terapeutą konopnym. Skończył kurs w Instytucie Zielarstwa, zdobywając kod zawodu 32-3090, przypisany dla terapeuty konopnego. To jest podpięte pod naturopatię inne, tak na marginesie. I pracuje z konopiami od wielu lat, pracuje z ziołami od wielu lat, pracuje z innymi technikami, czy to manualnymi, czy z akupunkturą, akupresurą, medycyną chińską. I tutaj w jaki sposób zastosować konopię? To będzie bardzo ciekawe, bo tego na innych kursach nie ma. Gdzie będzie wykład pokazany, na przykład jeden z naszych wykładów właśnie będzie traktował o tym, jak akupunkturę w urazach kostno-stawowych stosować jednocześnie z konopiami i jakie to przynosi efekty na podstawie case study w oparciu o pacjentów. I taki fajny smaczek i bonus właśnie, że tych case study będzie sporo, nie? Mhm. No dobra, a to w takim razie tak jakby zagłębiając się nieco bardziej w temat, no to, bo rozumiem, że przez praktyków, że przez osoby, które tym zajmują się różnymi dziedzinami dokładniej będziesz mógł pokazać w tym kursie, jak wykorzystywać te konopie w ich... Różnymi dziedzinami i konopiami, to jest istotne, aha, nie? Okej. Okay. Różnymi dziedzinami i konopiami. No tak, łącząc te dwa tematy. I oni będą robić, nie? Ale to o czym tak jakbyś mógł, nie wiem, wyszczególnić 3-4 tematy, o czym mowa konkretnie będzie w tym kursie właśnie? Jest. W innych kursach na przykład masz układ endokannabinoidowy na początku, na dzień dobry. U nas też to będzie na dzień dobry, bo nie można pomijać ważnych tematów. Z tym, że bardziej będziemy się skupiać na szlakach metabolicznych naszych endogennych kanabinoidów, anandaminu i 2-AG, oraz wpływie fitokanabinoidów na metabolizm tych substancji i będzie pokazane, jak tym układem endokanabinoidowym już w praktyce sterować za pomocą fitoskładników. Nie mniej tylko receptor CB1, CB2, tylko będą większość tych receptorów kanabinoidowych, która została odkryta niedawno, będzie omówiona i będzie omówiona jak poszczególne fitokanabinoidy. Ich formy kwasowe oddziałują całościowo właśnie na ten mechanizm, jak one układem endokanabinoidowym, kiedy on ma za niską sprawność albo za wysoką, bo może być też wysoki ton kanabinoidowy, potrafią regulować. Czyli tak od strony praktycznej ten układ będzie opowiedziany. Czyli jak to zagadnienia, które będziesz poruszał, jakby zagadnienia, które będziesz poruszał, będą takie właśnie skonkretyzowane do danych rzeczy, tak? Do danych rzeczy. Będzie merytoryko praktyka, że tak powiem, nie? I teraz kolejne ważne kwestie, no to to są naprawdę interakcje, bo to jest główna część pracy właśnie terapeuty konopnego, analiza leków, bo jak przychodzi podopieczny, no to z reklamówką mam leków często. Przychodzi z rakiem, a się okazuje, że ma wiele chorób współistniejących. I teraz pytanie, czy ja mogę tutaj konopię zastosować, czy nie? Czyli badanie szlaków metabolicznych, jakimi metabolizowane są leki, czy tutaj nie będzie jakiejś interakcji ze szlakami metabolicznymi, którymi są metabolizowane konopie, bo często te szlaki się będą pokrywały. Idąc dalej, patrząc na przykład na takie choroby psychiczne różnego typu, to tam samo mamy benzodiazepiny, leki SSRI, czyli wychwytu zwrotnego serotoniny. Tutaj trzeba też się wczytać dobrze w HPL, bo się okazuje, że stosując konopie może dojść do zespołu serotoninowego, nie? To nie tylko metabolizm, ale też inne takie interakcje, które tutaj zaznaczymy. No i dla zielarzy i fitoterapeutów będzie ważne, jakie zioła mogę stosować z konopiami, jakie nie stosować i dlaczego. Mhm. Idąc dalej, nawet dieta, jaką tutaj przy konopiach warto trzymać, a jakie elementy z diety wycofać. Czyli to będzie drugie zagadnienie. Później już będą takie typowo podjednostki chorobowe, czyli konopie w onkologii, w opiece paliatywnej, w chorobach neurologicznych, w chorobach autoimmunologicznych, w chorobach kobiecych, w urazach kostno-stawowych w połączeniu z akupunkturą.
No, tak z głowy wszystkiego nie powiem tych tematów. Na ten moment mamy około 15 godzin kursu. Oczywiście to się może wydłużyć, bo chcemy tutaj mocno wejść w interakcję z uczestnikami, bo jak będziemy opowiadać o interakcjach konopi z lekami, no to będziemy analizować sobie HPL-e, będziemy ćwiczenia robić na tym kursie. Także to się czasowo może wydłużyć. No i tak, nie wiem, czy w pełni odpowiedziałem na pytanie, ale chyba tak, bo nic mi do głowy nie mówi. Tak. Myślę, że tak, i tutaj też rodzi się kolejne w sumie pytanie, no bo jak wiele tematów i mówisz też, że wiele osób, które już od dawna zajmują się swoimi dziedzinami i łączą to z konopiami, no to aż chcę się zapytać, kto tym prelegentem, wykładowcą podczas tych kursów będzie i dlaczego może akurat taka osoba, a nie inna? Wiesz co, ja bym tutaj na ten moment z imienia nazwiska wszystkich nie wymieniał. Mhm. Nie zaskoczenie. Bo dlatego, że tutaj może być jeszcze rotacja, mhm. Jakaś mała, niewielka. No na pewno będzie tak. Mistrzyni naturoterapii, akupunktury, akupresury, uczennica doktora pokrywki. Na pewno będzie tutaj dziewczyna, która od kilku dobrych, jak nie kilkunastu lat zajmuje się zielarstwem, fitoterapią i od paru lat konopiami. Będzie pani psycholog, która pracuje z dziećmi autystycznymi, dziećmi z ADHD. Także no, każdy tam znajdzie coś dla siebie na pewno w tym kursie. Mhm. Bo tak w sumie kurs jest dedykowany dla osób, które chcą zacząć pracę z konopiami, bądź już pracują. Natomiast dla osób, które mają kogoś chorego w rodzinie i chciałyby tą wiedzę zgłębić o konopiach, no to ja takie osoby spoza branży też serdecznie zapraszam, tak? No właśnie, to miało być moje kolejne pytanie. Tytuł kursu jest jeszcze dla lekarzy, dla naturopatów, fitoterapeutów. Zielarzy. Tak, zielarzy dla osób, które, mówię, mają kogoś chorego w rodzinie, chcą się o konopiach dowiedzieć szerzej, jak je stosować, chociażby jak załatwić receptę na medyczną marihuanę i jak ją podawać, jakie jest stężenie tetrahydrokanabinolu i tak dalej, i tak dalej. No to te osoby tutaj te odpowiedzi na tym kursie znajdą. Mhm. No to powiem ci też, że jakby z mojego doświadczenia, gdzie wiele osób do mnie często pisało i nadal pisze, to często zdarzają się takie właśnie sytuacje, gdzie trzeba zapytać, czy bierzesz właśnie jakieś inne leki, że musi się skontaktować z lekarzem, który mu podpowie, czy może z konopiami to mieszać. No ale też wiemy, jak jest, nie? Lekarze nie wiedzą za wiele o konopiach i warto też właśnie, tak jak mówisz, ich edukować, żeby taki kurs też sobie przerobili. Ja powiem tak, że to się zmienia bardzo, bo ja też daję swoim podopiecznym klientom wytyczne dla lekarzy i lekarze potrafią zmienić, wycofać jakieś leki, zmniejszyć dawkę i to się często już coraz częściej zdarza i fitoterapeuta, który przyjdzie do nas na kurs, czy naturopata, będzie miał takie wytyczne dla lekarza postawić, merytoryczne, tak, żeby tutaj dobro pacjenta się przede wszystkim liczy, dobro klienta, nie? To też musi być też otwarty lekarz, nie? Jakby na to, żeby... No musi być, ewentualnie można tego lekarza zmienić, a też powiem, że no jeżeli przykładowo w padaczkach zwiększa się poziom kwasu walproinowego i się do tego lekarza pójdzie, no to lekarz musi tą dawkę leku obniżyć, no bo w badaniu krwi jest pokazany poziom powyżej 100 na przykład, no to już wiadomo, że lekarz dawkę leku musi zmniejszyć, nie? Tak, też lekarz za dużego wyboru nie ma, nie? Tylko trzeba umieć odpowiednio kierować pacjentem i wszystko, tak jak powiedziałeś, robić w porozumieniu z lekarzem, bo tutaj ja wychodzę z tego założenia, co medycyna oparta na konopie w Kanadzie czy w Izraelu bardzo dobrze rozwinięta, że protokół medyczny, medycyny klasycznej musi iść równolegle z protokołem konopnym, żeby on się nie zazębiał. Nie? I tutaj z takich właśnie kombinowanych terapii jest dużo lepiej niż monoterapia, niż sama terapia lekami, czy sama terapia konopiami. Nie? To daje rewelacyjne efekty. A z takich technicznych rzeczy, to
to będzie kurs, który będzie jakby, nie wiem, dostępny dla uczestników na żywo, czy to będą zapisywane materiały, czy w jakiej formie to będzie? Fajne pytanie, no chcemy kurs zrobić online'owy, na żywo, tak żeby to była ta interakcja, żebyśmy mogli sobie poćwiczyć różne kwestie, opowiedzieć o fajnych case study z naszego podwórka, czy z podwórka zagranicznego, bardziej doświadczonych kolegów z Izraela, czy ze Stanów i tak dalej. Oczywiście każda lekcja będzie nagrana i uczestnik kursu będzie miał swój login, hasło, gdzie będzie mógł wejść, powtórzyć sobie lekcję, zobaczyć. Nikt inny dostępu do tego kursu nie dostanie, dlatego tutaj można sobie bezpiecznie, jak już się poznamy na kursie, wymieniać doświadczenia. Też będzie taka przestrzeń do wymiany doświadczeń. Będą wszystkie lekcje zapisane też w PDF-ach. Oprócz PDF-ów no, będą PDF-y, ale spoza kursu. Znaczy przykładowo, jeżeli zrobimy kurs o interakcjach, to dostanie wykaz leków też z interakcjami, nie? Żeby nie tylko się opierać o charakterystykę produktu leczniczego, ale również już będzie miał gotowce, czy gotowce pod leki padaczkowe. No, narzędzia, będą narzędzia dostarczone, prawda? I tutaj wracając jeszcze z ciekawostkę, powiem do tej botaniki konopi, do tej historii konopi, to też takie PDF-y wrzucimy po prostu, tylko nie będziemy czasu na kursie, na wykładach na to poświęcać. Samo no mięso. Można za to płacić, rozumiesz? Samo mięso generalnie. Materiały na grupie zielone terapie są. To też tutaj się nie pochwaliłem, że jestem założycielem grupy zielone terapie na Facebooku. I tam też o historii konopi i takich materiałów ogólnodostępnych jest sporo. To sobie można pobrać, ściągnąć. To bardzo fajne. A powiedz mi, bo tak powiedzmy, wczuwając się już w tego kursanta, tego waszego kursu, przerobiłem wszystkie materiały, wiem, że mam dostęp do grupy osób, z którymi mogę też rozmawiać na temat też ich doświadczeń, ale nie wiem, czy jest tutaj jakiś, nie wiem, certyfikat ukończenia takiego kursu? Tak, czy też... oczywiście będzie certyfikat ukończenia kursu konopie w gabinecie naturopaty lekarza zielarza i ja mówię, on nie daje jakichś tam państwowych uprawnień, bo jak przyjdzie lekarz, to już swoje uprawnienia ma. Fitoterapeuta, zielarz też ma, no konopie to zioło, tak? Jakby na to nie patrzeć. Naturoterapeuta tak samo. Także to jest po to, żeby podnieść poziom kwalifikacji, wdrożyć nowe osoby, które chcą zacząć pracę z konopiami, a nie masz wtedy konieczności kończenia rocznych studiów podyplomowych z konopi i płacenia tam 7000 zł za nie i siedzieć i słuchać wykładów o rolnictwie i uprawie konopi, nie? No sorry, nie? Oczywiście, jak ktoś będzie dalej chciał wiedzę pogłębiać, to sobie może takie kursy skończyć. No, ktoś może chcieć zostać rolnikiem na przykład. Tak. To pewnie ta wiedza jest też przydatna, ale to nie każdy będzie też chciał wiązać z tym swojej przyszłości. Ale też jeszcze miałem jedno pytanie, bo właśnie już jest ta grupa, też mogę sobie porozmawiać, rozumiem, z tymi uczestnikami innymi, tak? Ale też jeżeli ja miałbym jakieś podejrzenia, że nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem, czy dobry lek odstawiłem, czy coś tam, to czy jeszcze dajecie jakąś pomoc, nie wiem, telefoniczną, wideo, coś? Tak. Dokładnie tak, będzie możliwość indywidualnych konsultacji z prelegentem, czy to telefonicznych, czy to online'owych. I taka możliwość. Okay, czyli jakby z tym konkretnym, prelegentem, który będzie miał dany temat, jakiś tak? Temat, dokładnie tak. Okej. No dobra, czyli mamy 15 godzin kursu, ale to jest jakby już tego zapisanego materiału przypuszczanego też na żywo, ile będzie trwał, ale czy to będą też jakby cykliczne spotkania, na których będziecie się widzieć z uczestnikami, co nie wiem, co tydzień, co jakiś czas, czy w jakiej formie tutaj tej na żywo to będzie? To będzie tak na platformie szkoleniowej, na Zoomie, mówiąc konkretnie, i to będzie na żywo prowadzone, nie? Ale ustalamy jakieś z góry jakieś daty, tak? Są konkretne? No, tak, mamy już termin przygotowany na 13 kwietnia, czyli 13 kwietnia wystartować. Jeszcze nie dajemy ogłoszeń, że ten kurs wystartuje. Jesteś pierwszą osobą, z którą rozmawiam na ten temat, tak naprawdę. Ogłoszenia dopiero damy, ja myślę, przyszły tydzień, czy za 2 tygodnie, bo jest
jest naprawdę jeszcze trochę czasu do tego 13 kwietnia. Mhm. I to będzie weekend, sobota, niedziela. I za następny weekend, sobota, niedziela, żeby cały dzień ludzi nie trzymać, bo jednak wiadomo, no, weekend to weekend i, mhm. i będzie to od rana do godziny 15-16 w góra. I w pierwszym tygodniu i w drugim tygodniu to samo, nie? Czyli 2 tygodnie, 2 weekendy. Wiemy, ile będzie też to trwać. No dobra, no to chyba dochodzimy do momentu, bo kiedy starty już też powiedziałeś teraz, no to 2 kwestie jeszcze. Cena takiego kursu, no i gdzie można się zapisać na ten kurs? Już cena. No gdzie można się zapisać? Udostępnimy linki. Na platformie Zielone Terapie będzie, Zielone Terapie Online zapisy. Będą informacje na moim fanpage'u Zielone Terapie, na fanpage'u osób zaprzyjaźnionych zielarzy. No, u mnie będą też. U ciebie, tak. Zielone Terapie Online, o ile pamiętam domenę dobrze. Poczekaj sekundę, sprawdzę. Zieloneterapie.online, nie? Zielone Terapie Online. Taka jest domena. Okay. Tam będzie informacja o... Tam będzie informacja o kursie wrzucona. Po prostu musimy takiego landing page'a zrobić, żeby przedstawić prelegentów wszystkim, o czym będzie mowa. Chcemy dopiąć wszystko na ostatni guzik tutaj z prelegentami, omówić i dopiero wtedy jak będzie wszystko czarno na białym, to te informacje wrzucimy. Ja myślę, że w ciągu tygodnia, góra dwóch, ale nie później na pewno. Nie? Bo kurs jest już gotowy, skrojony na miarę. Ja też wrzuciłem u siebie zapytanie na grupie, bo jakby był feedback, że taki i tak temat zrobić, no to my go po prostu zrobimy. Jakby były takie oczekiwania. Czyli jakby kurs jest jakby stworzony, ale jeszcze nie jest tak, że on jest już zamknięty. Będą dochodzić jakby nowe materiały, tak? Też mogą w trakcie dochodzić. Nie, on już jest jakby zamknięty, tylko z prelegentami chcemy jeszcze domówić szczegóły, kto kiedy mówi, który temat po kolei, takie kosmetyczne kwestie, nie? A dostęp do tych materiałów, które już będą w zapisie po tych na żywo spotkaniach, jaki długi będzie dla użytkownika? No limit. Planujemy, że po prostu wykupuje kurs i ma dostęp no limit. Nie to, że 14 dni czy 7 dni. Może tak w przyszłości zrobimy za następną edycją kursu, tak? Bo ta platforma tam ma określoną pojemność. Ale ci pierwsi, którzy będą na kursie, będą mieli to wyróżnienie, że będą mieli no limit dostęp do materiałów. Nie? To jest też fajne, bo też ja korzystam z innych kursów, nie wiem, na przykład do montażu czy takich innych rzeczy, to często jest określony czas, powiedzmy rok, i za rok musisz znowu wykupować, powiedzmy tam za część ceny kursu znowu, nie? Także. Ale to jest dobry pomysł, nie? Dobry pomysł, dzięki za podsunięcie. Ale tutaj pierwsza edycja na bank będzie miała bez żadnych dodatkowych opłat. Po prostu ma wejście na platformę, dostęp do materiałów szkoleniowych, dostęp do prelegentów. No wiadomo, że nie codziennie tego prelegenta będę dzwonił, nie? Ale tam zrobimy sobie limit na przykład godziny czasu i jakąś też grupę wsparcia. I tak to będzie wyglądało, nie? No to bardzo fajnie. Ja też z mojej opcji mogę powiedzieć, że no znam was już kilka lat i wiem, że znacie się na rzeczy, więc serdecznie zapraszam, czy tutaj was oglądających teraz ten film, czy też i osoby, których jeszcze tutaj na kanale nie było, a się pojawią, bo jesteście na przykład właśnie fitoterapeutą, zielarzem lub lekarzem, lub macie osoby w rodzinie, które potrzebują takiej terapii, chcecie dowiedzieć się więcej, no to mogę z czystego serca polecić wam tutaj Rafała. Wiem, że wiedzę ma dużą i wiem też, że zna osoby, które również mogą dzielić się fajną, ciekawą wiedzą, więc was serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym kursie, bo właśnie tą edukacją, taką wiedzą możemy poszerzać swoje horyzonty, no i też jakby dzielić się wiedzą na temat konopi. No to co, dzięki Rafał za dzisiejszą rozmowę, no i życzę wielu kursantów i udanego rozpoczęcia i zakończenia kursu już w przyszłości niedługiej. Dzięki również, dzięki serdeczne, nie? To cześć. Do następnego, nie? Trzymaj się.